Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w grze, która nazywa się The Ninjago Movie Video Game. W serii, która zwie się Indycover Review i naprawdę muszę stworzyć jakiś nowy wstępniak dla gier, które są na Steamie za darmo, bo jest to seria, w której zajmujemy się indykami dawanymi nam za darmo na Steama, aczkolwiek The Ninjago Movie Video Game nie jest raczej indykiem. Ale nie mam innego wstępniaka, więc lecimy. Ta gra jest dostępna do 22 maja do 8:59. Możecie ją złapać, jak sobie ją przypiszecie do konta, to zostaje permanentnie na waszym koncie. Ta gra normalnie kosztuje 142,99 zł. To jest 42? Myślałem, 72 przez chwilę. To by było niezłe. 142, prawie 143 zł, a macie ją w tym momencie za darmo, więc w ogóle super, hiper wypas. Jeżeli tą grę odbierzecie, ona jest w paczce razem z Lego Movie. Za 178 zł z tego co rozumiem, więc jak sobie odbierzecie tą grę, to ta paczka też będzie taniej, bo 17% taniej cała paczka, więc taki bajer jak chcecie na czymś przyoszczędzić, to tak, ta gra jest dostępna teraz na Steamie, w przypiętym komentarzu link na dole, oraz w Microsoft Store, jak ten macie coś od Microsoftu, to jak najbardziej, oraz na PlayStation 4, również przypięty link na dole w komentarzu. Odpalmy sobie grę, wrzućmy cokolwiek. Ja nie jestem fanem Lego, nawet nie mówię o tym, że nie jestem fanem Lego gier, dlatego też jak namawiacie mnie, żebym zagrał w Lego Pottery, to omijam je na razie szerokim łukiem, aż mi się inne Pottery nie skończą, dlatego że nie lubię Lego. Gier Lego, swoją drogą, ogólnie Lego nie lubię, nie? Miałem okazję nawet oglądać troszkę tego serialu, więc to nie tak, że jestem całkiem na nie, ale jak już mówimy o tego typu klimatach, to znacznie bardziej preferuję Kung Fu Pandę. Master Wu! Który to był ten zielony? To był Lloyd, tak? Tak. Widziałem. We have an unwanted guest, nephew of the worst kind. I need your help, but you require training in the ancient arts in order to combat and then defeat this foe. But who is it, uncle? See for yourself. There's no one there. There, right in front of you. The chicken? Yes, yes! The Master Chicken's reign must end, Lloyd! Only together can we defeat him! KFC! To wygląda jak tania podróba, bardzo tania podróba żartu z trzeciej części bodajże Kung Fu Pandy, tam gdzie był... czy drugiej części, gdzie był Mistrz Kurczak. Myślę, że trzeciej, ale mogę się mylić, dawno nie widziałem Kung Fu Pandy. Czy od premiery trójki nie widziałem. Grafika jest nice'u. Wygląda bardziej realistycznie niż jakby był zrobiony z prawdziwych klocków Lego, głównie dlatego, że dodali mnóstwo tych otarć i ten. Okej, okay, XX. Mam na niego, tak? Nice, podnosimy wszystkie te. Może podnieśmy zanim znikną, bo one mają tendencję do znikania, więc zrobiłbym tak, że najpierw podniosę wszystko co jest, a potem... potem ruszymy dalej. Animacje są czaderskie. Ogólnie gdyby to nie było Lego, to ja bym nie miał nic przeciwko. Tylko ja po prostu nie w Lego. Ja totalnie nie w Lego. Nie wiem, może zdradziłem się za dzieciaka. Miałem Lego, za tamtych czasów to był wyczyn. Wszyscy do mnie na to Lego wbijali i czułem się opuszczony, bo bawili się moimi klockami, a nie ze mną. Trauma mać! Więcej! Więcej hajsów! Priorytetem! Widzicie priorytetem jakie są? Wygląda to coraz lepiej, to znaczy chodzi mi o fakt, że te monetki wyglądają dużo lepiej niż w większości Lego gierek, w które grałem, tam Piraci z Karaibów i nie, zniknie mi! To były takie dwuwymiarowe paskudne te, a te udają, to znaczy też są dwuwymiarowe, ale udają ładny trójwymiar. The Art of Rushing Boar L i X Prez Hayate Kung Fu Karate Mistrz. Okej, daliśmy radę. No okej. Któregoś mamy tu jeszcze zrushingborować? Tego zrushingborujemy. Okej, może nie. Dajcie jakiś kolejny ten. W sumie po co ja to zbieram, jak ja i tak dalej nie będę grał? Czy tak zastanawiam. Taki odruch chyba mam, nie? Wykonane zostało. No to zostało wykonane.
Złote monetki zostały wzięte. The Art of Floating Butterfly. Czyli unoszący się, czy tam pływający w sumie, motylek. Fajna maska tego ludka drewnianego, pseudo drewnianego, bo ten drewniany nie ma takiej. A i X, no dobra, zrozumiałem ja. Mogę grać kimś innym, Kajem na przykład? Wolałbym zagrać Kajem. Nie byłem fanem Lloyda nigdy za bardzo zabytnio. Czy ja mam ich 12 sprać? Za daleko? Tak, 12. Fajne jest to, że można to połączyć ze sobą. Podoba mi się ten system grania. Kamera dobrze pracuje, to nie jest tak jak w jakiejś, nie wiem, grze a la Harry Potter, że kamera świruje totalnie. Tu kamera jest dobrze, tu mógłbym skakać po przeszkodach. Dobrze zrobiona gierka, pomijając, że nie lubię Lego. Pomijając, że mam tak kosmiczny ból głowy, że ledwo odczaję, co się ten. X. X. Dobra. Wow, chłopie! Swooping Hawk. I teraz mi się zachciało zagrać w Jade Empire. Mogliby... Nie, robią wersję ten, poprawioną. Znaczy, chciałem powiedzieć HD, ale to już pewnie będzie 4K czy coś. I jak to się robi? Nacisnąć R. Aha, nacisnąć R, dobra. Art of Stinging Bee. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Okej, zrobimy tak. Ładnie to wygląda, powiem wam. Jestem zdumiony, jak dobrze to wygląda i działa. Jak ładnie kamera pracuje. Może za dużo grałem w Pottera, czy inne gierki, z których będą serie po Potterze. I teraz doceniam to, jak dzisiejsze gierki są niezrąbane. Srebrna monetka, trzeba wziąć. Trzeba wziąć srebrną monetkę. Momentkę. The Art of Stinging Bee Mastered. Kogo odblokowaliśmy? Wall of Ninjanuity. Okej. Okay. Congratulations on your noble journey. You will be awarded Ninjanuity tokens for your wise and courageous acts. Tak. Select a symbol on the scroll to summon a Ninjanuity power. Each Ninjanuity power grants a new ability. Ciekawe, czy ta gra ma język polski. Moment, sprawdźmy. Wydaje mi się, że ta gra ma język polski, tylko ja go nie odpaliłem. Odpalmy to, bo why not? Skyward Dragon, mamy to. Mamy tego upgrade'a. Wzięliśmy go. Czy ja tu coś mam jeszcze zrobić? Nie, bo nie mam waluty na zrobienie czegokolwiek. Master the Art of Skyward Dragon. Yo. I. Nice! Fajnie to wygląda. Ej, powiem wam, że zagrałbym w Kung Fu Pandę tak zrobioną. Gierka z Kung Fu Pandy była w sumie... Będzie. Ale... była no. Ty się tu nie chowaj, ja cię tu... spiorę. Ja cię tu spiorę i ciebie też tu spiorę. Fajne są te przychyły kamery, to dobrze wygląda, się widzę, zachwyca. W ogóle podoba mi się, jak wyglądają te strumienie światła, czy jak to tam nazwać. 48, BOOM! O nie! I kuczaczka na zupkę, na ramenie to się bardziej wieprzowinkę, czy jakąś wołowinkę ewentualnie, niż kuczaczka, ale można by. Luzowaną kaczkę jakąś! Co to ja chciałem powiedzieć, że praca kamery i to światło tutaj robi wrażenie.
Więc jeżeli wszystkie lokacje będą tak ładnie... Okej. Co to... Aha. Czy ja jestem... Ja jestem tym... Kiedy ja zmieniłem postać? Dobra, co zrobić, żeby się przebić przez jego ten? A, tym się to robi. Okej, okay, w ten sposób możemy się bawić. Czyli z wyskoku i tymi obszerowymi atakami, no okej, okay, luz. Jak blokują oczywiście, bo jak nie blokują, to się nie ma co ten. No chodź tu. Chodź do niego! Chodź do niego i bijemy! Aha, to jest nasz. Okej, okay, sorry. Master Chicken! O nie! Defeat Master... Okej. Okay. Tu dodge. No chodź tu. A czy nie mogę przez tej wyjdować? Muszę ten. Nie, za późno, albo nie w tą stronę próbowałem mi wyjdować. Ale fajnie. Czemu nie mogę odpalić tego swojego B całego? Masz ten swój kurczaczy dziób. No. The Master Chicken! The Master! O disaster. Popijemy herbatkę za nowo zyskanych poraków. Robi łajzo? To łajzo jedna? Nie było tego? Tego powinna być ciekawostka, ale... Hurdurdurdur. Dobra, ta gierka, pamiętajcie, w przypiętym komentarzu na dole jest link do Steamowej strony, do Microsoft Store'owej strony i do PlayStation Store'owej strony również. Możecie na tych platformach odebrać, przypisać do konta, zostaje permanentnie. Gra wygląda ślicznie, gameplayowo jest cudna, ale to jest LEGO, ja nie jestem fanem LEGO, plus mam kosmiczny ból głowy teraz, więc ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem i niech moc Ninjago będzie z wami tam z Pinjitsu czy whatever, hej! Trzaśnięcie głową, kiedy ona boli, jest naprawdę złym pomysłem! Return to Ninjago, ej! Yes! Coś jeszcze sensownego miałem do powiedzenia, ale mi umknęło. Miałem jakieś genialne skojarzenie, które chciałem na koniec dać. No, in-game też to ładnie wygląda. Naprawdę ładnie. Powinienem był faktycznie odpalić język polski. Fajnie. To jest jak latanie w Potterze albo w Darksidersach. Lol, czadersko to zrobili. Nie, nie przekonuję się do gier LEGO, nie!